Z listu Świętego Klemensa I papieża do Koryntian. Popatrzmy umiłowani, jak Bóg nieustannie wskazuje na przyszłe zmartwychwstanie. Czego zaczątki dał w Panu Jezusie Chrystusie, wskrzesiwszy go z martwych. Przyjrzyjmy się zmartwychwstaniu, które się dokonuje regularnie w oznaczonym czasie. Dzień i noc ukazują nam zmartwychwstanie. Noc zapada, powstaje dzień, odchodzi dzień i następuje noc. Popatrzmy na płody ziemi. Czym jest ziarno i jak powstaje? Oto siewca wyszedł i wrzucił w ziemię ziarna. Wyschnięte i nagie wpadają w ziemię i ulegają rozkładowi. Następnie cudowna Boża Opatrzność budzi je z rozkładu. Z jednego powstają liczne ziarna i przynoszą plon. W takiej nadziei niech nasze serca przylgną do tego, który wierny jest w swych obietnicach i sprawiedliwy w swoich wyrokach. Ten, który zabronił kłamstwa, nade wszystko sam nie kłamie. Nic nie ma niemożliwego dla Boga, prócz kłamstwa. Ożywmy zatem naszą wiarę w Jego obietnice i pamiętajmy, że wszystko jest w Jego mocy. Słowem swej potęgi ustanowił wszystko i słowem potrafi wszystko unicestwić. Któż powie mu, co uczyniłeś, albo kto się oprze sile tej potęgi. Wszystko czyni, kiedy chce i jak chce, a nic z tego, co rozkazał, nie przepadnie. Wszystko bowiem jest przed nim i nic się nie skryje przed jego wolą, albowiem niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzieło rąk jego obwieszcza nieboskłon. Dzień dla dnia opowieść snuje, i noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano. Ponieważ zatem Bóg widzi wszystko i wszystko słyszy, lękajmy się go. Porzućmy nieczyste pragnienia złych czynów, abyśmy na przyszłym sądzie mogli doznać opieki Jego miłosierdzia. Bo któż z nas może ujść Jego potężnej ręce? Jakiż świat mógłby przyjąć tego, co przed nim ucieka? Mówi o to na innym miejscu pismo. Gdzież pójdę i gdzie się ukryję przed Twoim obliczem? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jeśli na krańce ziemi odejdę, tam również jest Twoja prawica. Jeśli w otchłani się położę i tam jest duch Twój. Gdzież zatem odejść albo gdzie uciec przed tym, który ogarnia wszystko? Zbliżmy się przeto do Boga w świętości serca, wznośmy do Niego ręce czyste i nieskalane, miłujmy miłosiernego i łaskawego naszego Ojca, który uczynił nas cząstką swojego dziedzictwa.